firma Strabag skończyła pracę na ulicy Gdańskiej Jedności Narodu. Przed majówką wróciła możliwość jazdy w dwóch kierunkach na odcinku od skrzyżowania z Aleją Solidarności do marketu Netto. Ruszyły też już prace na kolejnym etapie, a to oznacza, że wkrótce kierowcy mogą spodziewać się kolejnych zmian w organizacji ruchu. W chwili obecnej jesteśmy na etapie przeprowadzania ostatnich odbiorów. Podpisanie protokołu najprawdopodobniej nastąpi w czwartek, to jest 10 maja i po tym terminie droga będzie przekazana do użytkowania w całości naszej instytucji. Tam prace praktycznie zostały skończone. Myślę, że w najbliższym czasie nie będzie już żadnych problemów związanych z tym etapem prowadzonych robót. W chwili obecnej został sfrezowany odcinek od kilometra 641, czyli od skończonego etapu po firmie Strabag do wjazdu do galerii. I ten odcinek jest w tej chwili przeznaczony do wykonania sieci wodociągowej. W chwili obecnej właśnie prace trwają przy przebudowie wodociągu i na dniach powinny rozpocząć się prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W najbliższym czasie przewidujemy wprowadzenie nowej organizacji ruchu, która będzie obejmowała zamknięcie tego odcinka na całości, czyli na tych około 200 metrach będzie droga zamknięta. Oczywiście będzie możliwość funkcjonowania na zasadzie dwukierunkowości na ulicy Północnej. Jedności Narodu będzie możliwa do funkcjonowania. Najtrudniejszym logistycznie etapem będą prace prowadzone w obrębie samego skrzyżowania. To czeka nas za około 2 miesiące. Za około 2 miesiące będziemy realizować przebudowę skrzyżowania ulicy Gdańskiej z Aleją Zwycięstwa i z Pomorską. Tam będziemy chcieli wprowadzić ruch wahadłowy, ale to jeszcze troszkę potrwa, żebyśmy Państwu przedstawili, jak ta przebudowa będzie wyglądała i jak organizacja na tym odcinku będzie się przedstawiała. Na tym skrzyżowaniu tak wstępnie można powiedzieć, że przewidujemy ruch wahadłowy, który będzie dopuszczał ruch dla komunikacji zbiorowej, samochodów uprzywilejowanych, taksówek, tak żeby to jak najmniejsze problemy stwarzało mieszkańcom. Ale w zamian za to dajemy możliwość dwukierunkowości na ulicy Pomorskiej. Mam tu na myśli tą ulicę, która biegnie wzdłuż torów do dworca. I na tej płycie również ruch będzie się odbywał, tak żeby dostęp do dworca miały również samochody osobowe. Pierwotnie kierowcy mieli skorzystać z remontowanego przez Strabag odcinka już na początku listopada ubiegłego roku. Firma tłumaczyła, że terminu nie udało się dotrzymać m.in. z powodu niezinwentaryzowanych sieci, na które natrafiły ekipy oraz wyjątkowo deszczowego lata, co opóźniało prowadzenie prac ziemnych. Wszystko wskazuje na to, że sprawa trafi do sądu, który będzie rozpatrywał kwestie kar umownych. Na razie ratusz zdecydował o nieprzekazywaniu wykonawcy ostatnich płatności. Zabezpieczyliśmy 30% wartości umowy w poczet nieterminowego zakończenia inwestycji. Podejrzewam, że firma zaskarży tę naszą decyzję do sądu. No i będzie sprawa sądowa i myślę, że w tej sprawie my będziemy tym, który oczywiście wygra. Natomiast to sąd rozstrzygnie, w jakim stopniu i jaką karę będzie musiała firma zapłacić. Na dzień dzisiejszy jest to kwota w granicach zabezpieczona przez miasto w poczet kar w granicach 3 milionów. To są pieniądze, które nie zostały wypłacone wykonawcy i nie zostaną wypłacone wykonawcy do momentu ogłoszenia wyroku. Odcinek, który obecnie jest przebudowywany, liczy około 280 metrów. Koszt inwestycji wynikający z przetargu to ponad 7,5 miliona złotych. Wykonawcą jest firma Eurowia Polska SA z Kobierzyc. Termin wykonania zadania to 1 października bieżącego roku.